Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Maciej Korowej. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie pułkowniku, w trakcie naszej ostatniej rozmowy rozmawialiśmy o tej spodziewanej rosyjskiej ofensywie. Dzisiaj wycinek właściwie działań podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, chociaż wycinek bardzo istotny. Oczy całego świata skupiają się teraz na Bachmucie, a siłą rzeczy, skoro myślimy i mówimy o Bachmucie, to nasuwa nam się na język grupa Wagnera i dzisiaj właśnie o Wagnerowcach porozmawiamy. Czym jest grupa Wagnera, czym jest Prigożyn, jej przywódca, jakie są cele polityczne jego oraz samych Wagnerowców, możliwości i ewentualna przyszłość tego konstruktu. O tym porozmawiamy dzisiaj z panem pułkownikiem. Więc zaczynając, niewidzialna armia Putina, tak niegdyś określało się Wagnerowców. Zmieniło się to zasadniczo po 24 lutego, kiedy Wagnerowcy wyszli z cienia, kiedy zajęli właściwie, to widać najbardziej dobitnie pod Bachmutem, zajęli właściwie pierwszy plan tego teatru działań wojennych w wykonaniu Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Więc czym właściwie jest grupa Wagnera? Czy to nadal jest tylko grupa najemników, czy już właściwie mówimy o drugiej armii? No, grupa Wagnera, trzeba pamiętać, to nie jest jednostka najemnicza, czy też firma wojskowa, która rozpoczęła swoją działalność tylko i wyłącznie od wojny na Ukrainie. Przede wszystkim ona ukształtowała się już w 2018 roku, gdzie obecna struktura tej organizacji przyjęła podział na pięć zasadniczych części, czy to jest biuro dyrektora, czyli dowodzenie i zabezpieczenie operacji, wywiad i operacje specjalne i także pododdziały bojowe i zabezpieczenie i szkolenie, tak zwane centrum, gdzie przygotowuje się operatorów tej organizacji wojskowej. Także ona funkcjonowała dużo wcześniej, w mniej lub bardziej przyjętej formie. Natomiast od 2018 roku widzimy już wyraźny podział na te elementy, które tworzą tą organizację wojskową. No i teraz widzimy jej jakby apogeum możliwości, przynajmniej na tą chwilę, którą ona uczestniczy w tych działaniach bojowych. Czy wśród żołnierzy grupy Wagnera próbuje się kreować jakiś wspólny fundament ideologiczny? Czy jakaś próba kreowania takowego mogłaby pana zdaniem być podstawą do jakiegoś niepokoju co do przyszłych planów dowództwa grupy Wagnera? Utykin, czyli główny dowódca tego przedsięwzięcia wojskowego i firmy, wprowadził coś na zasadzie tak zwanej mądrości Ula, czyli wprowadził zasadę konsultacji w całej grupie Wagnera. Jednak ostateczne decyzje w tej organizacji zawsze podejmuje dowódca, ale to też czyni z tej grupy bardzo taką zżytą i bardzo taką elokwentną organizację, której zasady wierności, zasady, można powiedzieć, dosyć ideologiczne, związane z nacjonalizmem rosyjskim, są bardzo, bardzo prężnie akcentowane do tego stopnia, że członkowie tej grupy uważają się za w zasadzie jedynych prawdziwych obrońców rosyjskości i tego ruskiego miru, jakiego oni rozumieją. Czy to będzie jakiś dodatkowy element, który będzie dawał Prigożinowi, tej organizacji, jakieś przyszłe profity, czy to polityczne, czy społeczne? No, trudno w tej chwili to określić. Na pewno powoduje to bardzo mocne scementowanie tej grupy, co może przełożyć się na pewne czynniki, o których tutaj pan redaktor mówił.
Ja tylko dopytam w kontekście tego pytania, czy to budowanie fundamentu na rosyjskim nacjonalizmie w grupie Wagnera, wśród Wagnerowców jest jeszcze silniejsze niż państwowe fundamenty ideologiczne? Znaczy Wagnerowcy jeszcze bardziej kładą nacisk na wspólny fundament ideologiczny niż robi to resort obrony w rosyjskiej armii? Mi się wydaje, że bardziej to jest uwidocznione i hołubione właśnie w strukturze grupy Wagnera, szczególnie w pododdziałach weteranów, które są jakby główną siłą uderzeniową tej organizacji. Niedawno opublikowano nagranie, na którym widać było bojowników, żołnierzy, jak ich nazwać, grupy Wagnera, rozstrzeliwujących portrety rosyjskich generałów Gierasimowa i Lapina. Obok tego mamy przeciągający się konflikt na linii Prigorzyn, rosyjski resort obrony, dotyczący faktycznych bądź też rzekomych przerw w dostawach amunicji dla grupy Wagnera przez wspomniany resort obrony. Jak realnie według pana wyglądają relacje pomiędzy grupą Wagnera i jej przywódcą, czy też przywódcami, liderami z jednej strony, a z drugiej strony rosyjską armią, Ministerstwem Obrony? Jak to właściwie wygląda? W mojej ocenie cała ta przeciwżycie związane z oczernianiem struktur siłowych przez Prigorzina, czy też tego typu manifestacje związane z rozstrzeliwaniem portretów generałów rosyjskich, traktuję to jako grę informacyjną, ale nie skierowaną w kierunku społeczeństwa rosyjskiego, a przede wszystkim maskującą pewne relacje, jakie są. Jeżeli spojrzymy na fakty, na to, co się dzieje na linii frontu, to grupa Wagnera bez wsparcia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie osiągałaby takich oszałamiających, jak na obecną chwilę, sukcesów operacyjnych i taktycznych. Także wszelkiego rodzaju tego typu działania uważam, że za pewną rodzaju maskierowkę i grę informacyjną realizowaną przez właśnie grupę Wagnera, która oprócz elementów bojowych ma bardzo dobrze rozbudowane struktury związane z wywiadem, czy też z analizą i też propagandą. Także to jest jeden z tych elementów, które wykorzystują. Nie sądzę, żeby to się odbywało bez wiedzy kierownictwa na Kremlu, a także bez jakiegoś cichego poparcia wojskowych, gdyż temu przeczą działania frontowe, które wskazują, że wojsko razem z grupą Wagnera współpracuje i wykonują zadania ofensywne w stosunku do sił zbrojnych Ukrainy. Wspomniał pan o tym wymiarze propagandowym grupy Wagnera i możliwościach propagandowych, do tego jeszcze przejdziemy, ale w kontekście tych problemów, czy też rzekomych problemów amunicyjnych, ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Wagnerowcy przez kilka dni czy kilkanaście dni w dość profesjonalny sposób, publikując serię skoordynowanych nagrań czy też raportów tekstowych, utyskiwali na faktyczne bądź też rzekome problemy amunicyjne, następnie dokonali pewnych sukcesów w wymiarze taktycznym, to jest przełamali ukraińskie linie obronne na kierunku bachmuckim, w małej skali, ale jednak, i zaraz później pojawiły się wpisy czy też materiały propagandowe o treści mniej więcej takiej: pomimo tego, że my nie mamy amunicji, to przełamujemy ukraińskie linie, a co robi w tym czasie armia? Armia ma amunicję i sprzęt, a linii ukraińskich przełamać nie może. Czy to jest właśnie ten wymiar propagandowy idący na wzmocnienie grupy Wagnera kosztem rosyjskiej armii, czy tak by pan na to jednak nie patrzył? To jest też pewnego rodzaju marketing. Pamiętajmy, że to jest przedsięwzięcie prywatne, a także firma, która wykonuje pewne zlecenia dla armii, więc swoim profesjonalizmem też musi przyciągać odpowiednich specjalistów w swoje szeregi, a także ludzi, którzy zapragnęli być wojownikami w tej rosyjskiej, można powiedzieć, wojnie z Ukrainą.
Więc tego typu działania marketingowe, też pamiętajmy, że wagnerowcy muszą konkurować o rekruta z wojskiem, więc niektórym działania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, sposób prowadzenia operacji nie podobał się, natomiast widzą szansę w uczestniczeniu w działaniach bojowych z bardziej wydajną siłą zbrojną, jaką jest grupa Wagnera, i to jest pewien rodzaj marketingu skierowany do przyszłego rekruta albo przyszłego specjalisty, którego po prostu w tej chwili, powiedzmy w cudzysłowie, na rynku rosyjskim brakuje. I dlatego takie działania też mają wymiar marketingowy. Też to na to trzeba zwracać uwagę. Widzimy w ostatnim czasie dość prężny rozwój struktur wagnerowców. To nie tylko działa nie działa tylko na kilku kontynentach, bo przecież działała już przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Mieliśmy aktywność grupy Wagnera na Bliskim Wschodzie, mieliśmy aktywność grupy Wagnera w wybranych państwach Afryki, ale ostatnie miesiące to przecież prężna rekrutacja więźniów. Teraz obserwujemy i pojawiają się informacje o otwarciu na rekrutację rezerwistów rosyjskich i mają pojawiać się oferty o dużo korzystniejsze niż te, które kieruje do nich rosyjski resort obrony. W Rosji rośnie więc w siłę druga armia obok sił nominalnych, obok sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Czy Prigożyn w tym wymiarze stwarza, staje się, stanowi jakieś zagrożenie dla władzy Władimira Putina, czy też dla porządku, który w tym momencie panuje w Federacji Rosyjskiej? Trudno mi określić polityczną rolę Prigożyna w tym przedsięwzięciu, bo nie analizuję tego pod względem właśnie politycznym, tylko bardziej wojskowym. Ale jeżeli popatrzeć na tą stronę wojskową, to struktury budowane przez Prigożyna, jeżeli chodzi o sam proces ich tworzenia na przestrzeni lat, a teraz ten stan, który w tej chwili jest, sugeruje, że to jest dosyć znaczny potencjał. W grudniu zeszłego roku był oceniany nawet na około 50 tysięcy, więc jest to znaczny potencjał, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast to też zwróćmy uwagę, że tak naprawdę tych jednostek naprawdę bojowych, jeżeli chodzi o linię frontu, nie jest zbyt dużo w porównaniu do sił zbrojnych. Ocenia się, że to jest około 20 parę tysięcy. Resztę to są elementy pozostałe, ponieważ firma Prigożyna działa też nie tylko na terenie Ukrainy, ale też jest elementem, który Rosja wykorzystuje na innych teatrach działań, szczególnie afrykańskim, więc tam też są ulokowani operatorzy firmy grupy Wagnera. Czy ma to jakieś znaczenie w wymiarze politycznym? Na pewno to jest pewna siła, która jest kolektywem, która ma swoją ideologię, o której wcześniej wspominaliśmy. To jest coś, co daje Prigożynowi pewne atuty w rozgrywkach politycznych. Jak to zostanie wykorzystane, jest mi trudno w tej chwili ocenić. Panie pułkowniku, z drugiej strony, obok tego wzmocnienia, o którym wspomniałem przed chwilą, pan to rozwinął, należy pamiętać, wydaje się o tym, że tego wzmocnienia nie byłoby przecież bez otwartej zgody czy też woli ze strony rosyjskiej armii, ze strony samego Putina, resortu obrony, innymi słowy rosyjskich decydentów. Pozwolili oni przecież, czy to na rekrutację więźniów, to oni przekazują i uzbrajają grupę Wagnera, bez tego formalnego, otwartego przekazywania amunicji, choćby wagnerowcy nie mogliby prowadzić działań. I tu nasuwa się pytanie podstawowe, dlaczego? Do czego Rosjanom potrzebna była grupa Wagnera? Do czego potrzebna była im prywatna armia na Ukrainie? I do czego potrzebna im była grupa Wagnera przed wojną? Bo chciałbym zarysować tutaj szerszy kontekst tej pana odpowiedzi. Dlaczego po prostu Rosjanie nie mogą prowadzić wojny na Ukrainie w oparciu o siły zbrojne? Więc po co tutaj jeszcze do tego wszystkiego zaangażowanie armii prywatnej?
mojej ocenie w pierwszej kolejności grupa Wagnera była do wykorzystywania do działań na teatrach, gdzie oficjalnie Federacja Rosyjska nie mogła ani zaangażować swoich sił specjalnych, ani wojsk, dlatego najlepszym tym był taki outsourcing wojenny realizowany przez grupę Wagnera. Natomiast jej takim wybuch jej sławy i chwały frontowej był powiązany z tym, w mojej ocenie, że armia, która zaczęła się mobilizować po porażkach na Ukrainie w pierwszej fazie wojny, potrzebowała pewnego oddechu, który by dał jej możliwość na przeorganizowanie, uzupełnienie strat. Natomiast firmą najbardziej wydajną albo strukturą najbardziej wydajną, która mogłaby w tym czasie wypełnić lukę tych jednostek, które zostały odesłane na tyły w celu uzupełnienia, wypełniła właśnie grupa Wagnera, która dysponując potencjałem związanym z pewną ideologią, czy też z pewnymi systemami, które wprowadzili w trakcie walk, czy to w Afryce, czy w Syrii, potrafiła zorganizować odpowiednią siłę, która wypełniła ten deficyt armii Federacji Rosyjskiej i pozwoliła zachować tą przewagę taktyczną na niektórych kierunkach, gdzie Wagnerowcy jakby przejęli inicjatywę w prowadzeniu działań bojowych. Przez to teraz jest i o nich głośno i są to w takim dużym zainteresowaniu zarówno mediów zachodnich, ale też i wewnętrznie bardzo silnie oddziałują na społeczeństwo, kreując się właśnie na tych, którzy przyszli z pomocą armii, żeby walczyć za tą swoją ojczyznę. W takim razie przejdźmy do rzeczy bardziej szczegółowych. Jak wygląda w praktyce szkolenie Wagnerowców? Bo z jednej strony mamy informację, że trzon tej starej kadry grupy Wagnera to doświadczeni żołnierze i oficerowie z przeszłością między innymi czy to w siłach specjalnych, czy w wojskach powietrzno-desantowych, a obok tego mieliśmy prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy więźniów, którzy w większości wydaje się, no nie mogli po prostu w takiej masie reprezentować sobą równie wysokiego poziomu wyszkolenia czy też doświadczenia bojowego. Więc jak tu Wagnerowcy podchodzili do tych problemów, jakie z całą pewnością powstały na polu konieczności organizacji szkoleń, bo z jednej strony właśnie wspomniani doświadczeni żołnierze i tu byśmy się skupili najpierw na nich, a obok tego zmobilizowani więźniowie i jak wyglądały szkolenia prowadzone wobec takich osób. W grupie Wagnera jest ścisły podział na klasy specjalistów w zależności od kompetencji i umiejętności. U nich podzielono to na pięć klas specjalistów. Awans pomiędzy tymi klasami jest możliwy tylko w przypadku udowodnienia swojej rzeczywistej przydatności dla organizacji w ramach sprawdzianów, które są realizowane w tym centrum, o którym wcześniej mówiliśmy, rekrutacyjnym, szkoleniowym, a także w ramach działań bojowych. Trzeba sobie pamiętać, że taki podział gdzie klasy od 3 do 1 to są klasy bardzo wysokich specjalistów, ale też jest ta klasa piąta. Klasa piąta to są osoby rekrutowane na teatrze działań. Tak było w Syrii, tak było w Afryce. Z nich robiono grupy szturmowe, robiono kursy doskonalące. Natomiast one były wykorzystywane jako tak zwany bojowy resurs, czyli do działań bojowych, do których angażowanie tych specjalistów wyższych klas było z punktu widzenia grupy Wagnera marnotrawstwem. Dlatego te operacje na przykład w Syrii ugruntowały tą rolę specjalistów piątej klasy, wykorzystywanych właśnie z tych zasobów miejscowych do realizacji tych działań bojowych, często takim rozpoznaniem bojem albo do tych najwyższych, najcięższych zadań, gdzie później na ten rozpoznany punkt oporu byli wysyłani specjaliści już wyższych klas, którzy dokonywali tych chirurgicznych cięć w ugrupowaniu bojowym. To pracowało i bardzo dobrze współgrało w Syrii, gdzie takim modelem grupa Wagnera osiągała bardzo dużo sukcesów. A na większą skalę wprowadzono to właśnie w działaniach
na Ukrainie, gdzie tych specjalistów piątej klasy, co pan redaktor wspomniał, rekrutowano z tych najniższych warstw społecznych Federacji Rosyjskiej i w dużej mierze też z więźniów, wszystkich tych gułagów rozsianych po całej Federacji Rosyjskiej. To pozwoliło zbudować odpowiednie struktury właśnie grup szturmowych, batalionów szturmowych oraz odpowiednio przygotować zasób ten, który będzie mógł być używany właśnie do tych falowych ataków. I te osoby, które przeżyją czy też wykażą się z tych batalionów szturmowych złożonych głównie z operatorów tych specjalistów piątej klasy, mogą awansować właśnie do tych oddziałów wyższej klasy, tylko przez działania bojowe, przeżycie na polu walki, udowodnienie swojej wartości. Grupa Wagner rekrutuje tych kolejnych specjalistów właśnie do tych oddziałów, ja to nazywam oddziałów weteranów. Do skuteczności i taktyki prowadzonych działań jeszcze przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy, natomiast skoro mówiliśmy o szkoleniach, to teraz zapytam o uzbrojenie wagnerowców. Rozumiem, że cały czas, właściwie no to siłą rzeczy, niemal cały sprzęt, uzbrojenie, amunicja, którym dysponują wagnerowcy, wynikają one bezpośrednio z dostaw ze strony rosyjskiej armii. Obok jednak jednostek naziemnych, tych przez pana wspomnianych specjalistów różnych klas, mamy przecież nawet siły lotnicze grupy Wagnera i to też wskazuje na rosnące znaczenie wagnerowców, ale zapytam o to, jakim uzbrojeniem dysponują wagnerowcy, czy do nich trafia sprzęt najlepszej jakości, czy wręcz przeciwnie, najgorszej jakości i armia nie dzieli się z wagnerowcami tym, co ma najlepsze? Jeżeli chodzi o sprzęt, który wykorzystuje Wagner, ze względu na to, że prowadzone są działania na takim teatrze działań jak ukraiński i dostęp do wyposażenia jest dedykowany właśnie uczestniczeniem w tej wojnie, jest podobny jak posiada Armia Federacji Rosyjskiej, z tym, że pododdziały weteranów, pododdziały te najbardziej wartościowe potrafią dysponować unikalnymi rodzajami sprzętu, nawet zachodniej produkcji. Natomiast jest ta różnorodność wprowadzona. W zasadzie w te pododdziały szturmowe, które są budowane na bazie tych specjalistów najniższych klas, nie mają jakiegoś wyposażenia mocno odbiegającego od tego, co dysponują żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Natomiast te oddziały szturmowe i wyższej jakości już dysponują pełną gamą nowoczesnego uzbrojenia, łącznie z środkami łączności, czy też urządzeniami do walki w nocnej. Oczywiście też w zgrupowaniach taktycznych Wagnera występują pododdziały czołgów. Nie są one zbyt duże, ale co najmniej kompania jedna na jedno zgrupowanie pułkowe grupy Wagnera. Artyleria też jest w ich posiadaniu. Natomiast one nie odbiegają od tego, co ma Armia Federacji Rosyjskiej z prozaicznego powodu, ponieważ musi być tak samo zaopatrywana. Intensywność walk grupy Wagnera też jest dosyć duża, więc zużywanie tej amunicji musi być bardzo duże i muszą wykorzystywać zasoby, jakie posiada Federacja Rosyjska i jej armia. I są oparte o tą logistykę armii rosyjskiej. Panie pułkowniku, cofnijmy się do lutego ubiegłego roku, do przedednia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wtedy pojawiły się już później informacje o tym, że właśnie na początku czy w przededniu rosyjskiej inwazji wagnerowcy przenikali przez granicę, czy to rosyjsko-ukraińską, białorusko-ukraińską czy z innych kierunków i mieli na Ukrainie różne zadania od infiltracji przez sabotaż do nawet zadania w postaci zamordowania ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy według
posiadanych przez Pana informacji ten ostatni scenariusz, niezwykle medialny, ale czy on rzeczywiście miał miejsce, czy mamy do czynienia z jakąś fantasmagorią medialną? Ja uważam, że wszelkie tego typu przecieki medialne dotyczące działań specjalnych to są i wyłącznie działania informacyjne mające zaburzyć obraz na przykład kontrwywiadu ukraińskiego. Więc wszelkiego typu przecieki o tego typu działania grupy Wagnera de facto jakby wskazują na to, że ta grupa tego nie robi, ponieważ wszelkie operacje specjalne wymagają ciszy i pewnego przykrycia informacyjnego. I tym przykryciem informacyjnym moim zdaniem właśnie pełniła ta grupa Wagnera, która mogła uczestniczyć w jakichś operacjach, żeby tą całą legendę dotyczącą jej użycia w takich czy innych działaniach potwierdzić. Natomiast realnie były to wykonywane przez jednostki specjalne Federacji Rosyjskiej różnej maści, które nie było o nich informacji medialnych. Uważam jednak, że Wagner wypełnił swoją rolę w tym właśnie tej dziedzinie jako struktura, która miała przykryć pewne operacje specjalne albo umożliwić pewną realizację tych działań, co bardzo medialnie zostało to sprzedane na cały świat i tak to zostało w zasadzie kupione. Panie pułkowniku, wywołałem przed chwilą temat taktyki i skuteczności działania grupy Wagnera, więc przejdźmy do tego tematu. Jaka jest różnica w taktyce działania żołnierzy grupy Wagnera a jednostek regularnych armii rosyjskiej? Pojawiały się takie informacje, więc chciałbym zapytać o ich wiarygodność. Czy rzeczywiście widać większą samodzielność w podejmowanych działaniach i lepsze dostosowywanie się Wagnerowców do zaistniałych na polu walki sytuacji niż to miejsce w przypadku żołnierzy sił regularnej armii rosyjskiej? No to są zasadnicze różnice. No firma wojskowa polega na bardzo dużej wydajności swojej struktury. Tu jest nałożenie, tu jest główne nałożenie wszystkich tych elementów związanych z jak największą wydajnością prowadzonych działań. W zasadzie powstały, jeśli mówimy o działaniach na Ukrainie, bo ta struktura i taktyka jakby kształtowała się przez cały okres funkcjonowania tej firmy, powstały pułkowe grupy taktyczne, potocznie też nazwane orkiestrami, oni w ten sposób też się nazywają, którym rdzeniem są pododdziały bojowe właśnie złożone z tych weteranów. To jest zazwyczaj zgrupowanie batalionowe złożone właśnie z tych najlepszych specjalistów. Jednak główną siłą tych orkiestr, tych pułkowych grup taktycznych, to są bataliony szturmowe właśnie złożone z tych specjalistów piątej klasy i one w głównej mierze prowadzą działania szturmowe na głównym kierunku natarcia takiego zgrupowania. Poprzez, ja to nazywam rotacyjny batalion szturmowy, który jest wykorzystywany przez określony czas na danym kierunku, żeby tymi działaniami nękającymi rozpoznawać elementy ugrupowania ukraińskiego, znaleźć ich słabe strony, powodować, żeby miejsca, gdzie są zgrupowane środki ogniowe, one się ujawniły, żeby później można było tam skierować ogień artylerii albo niszczyć to poprzez ogień bezpośredni. Te elementy były właśnie po to robione, te piątej, ze specjalistów piątej klasy, że straty ponoszone przez te oddziały nie były zbyt dolegliwe dla struktury, jakim była właśnie ten batalion główny, który wykonuje zadania, a takie już chirurgiczne, czyli złożony z weteranów. Uzupełnianie strat poprzez cały czas dosyłanie tych specjalistów, szkolenie i zmiany tych kolejnych batalionów, zmieniających się co 24 godziny po to, żeby cały czas ten świeży dopływ był tych atakujących, powodowało takie wrażenie, że rzeczywiście to te ataki idą falami.
sami to Ukraińcy opisują bardzo, bardzo często, ale poprzez te, takie nękanie nieustanne tych linii obronnych Wagnerowcy dokładnie sobie rozpoznali, w jaki sposób, jakim systemem walczy dane ugrupowanie w tym miejscu i mogli zaplanować odpowiednie uderzenie, wyczyszczając. I tym właśnie sposobem, z takim systematycznym, mozolnym naciskiem na pozycje ukraińskie, Wagnerowcy przychodzą na kolejne dokonują kolejnych zdobyczy terytorialnych, cały czas zachowując możliwość prowadzenia działań bojowych i mając tą inicjatywę. Oczywiście ponosząc stratę, ale stratę, którą sobie to wliczyli w swoją taktykę i ponoszą tymi specjalistami, którzy są najmniej dla nich istotni. Z drugiej strony czy specjaliści piątej klasy, którzy podczas takich działań bojowych udowodnią swoją wartość, mają szansę awansować w tej ich wewnętrznej hierarchii i liczyć na, czy to więźniowie, na złagodzenie kary, czy też amnestię. Czy też ludzie, którzy nie mają doświadczenia bojowego, nabrania do doświadczenia bojowego i wejścia w strukturę tej organizacji. To jest właśnie jakby clue całej taktyki Wagnerowców dotyczącej właśnie tego nieustannej presji. Oczywiście okupionej dużymi stratami, ale jak mówiłem, te straty są wliczone jakby w ten biznes ich i oni dokładnie tak samo funkcjonowali i w Afryce na mniejszą skalę, troszeczkę większą w Syrii, natomiast tutaj na Ukrainie widzimy ten mechanizm już jakby w pełnym rozkwicie. Jedyne czego będzie brakowało, no to tych rekrutów, dlatego też jak wspomniałem wcześniej, ten efekt marketingowy też jest bardzo ważny i jest też bardzo mocno realizowany przez grupę Wagnera, czy też przez swoich blogerów, czy też przez swoje media, które piszą o tym, że tego rekruta firma szuka wszędzie, szuka bardziej wydajnie niż na przykład to robi Armia Federacji Rosyjskiej. No, też niech o skuteczności tego wymiaru marketingowego świadczy to, że po pierwsze to, że rozmawiamy na ten temat, a również to, że media na całym świecie właściwie rozpisują się w tym momencie o Wagnerowcach i ich rzeczywistej czy też nie skuteczności. I właśnie o tą skuteczność i straty chciałbym zapytać. Pan już niejako ten temat poruszył. Natomiast jakie w pana zdaniem są takie rzeczywiste straty Wagnerowców? I tutaj mam na myśli podział na operatorów, specjalistów piątej klasy, tych najmniej wydaje się wartościowych, jak i tych specjalistów bardziej wartościowych. Pojawiały się cały szereg różnych danych dotyczących potencjalnych strat Wagnerowców od kilku do kilkudziesięciu tysięcy w ramach walk pod Bachmutem czy wcześniej w rejonie Soledaru. I w kontekście tych liczb, które w jakimś stopniu pan być może zdoła nam tutaj podać, zapytam, czy proporcja tych strat, biorąc pod uwagę zyski z zaangażowania Wagnerowców na poszczególnych odcinkach na skrzydłach Bachmutu, jak i w samym mieście, są akceptowalne z punktu widzenia rosyjskiego. To jest, czy ta skala strat, niezależnie od tego, jak duża by ona była, z punktu widzenia rosyjskiego jest właśnie akceptowalna ze względu na zyski, jakie Wagnerowcy uzyskują na skrzydłach Bachmutu, czy też w samym mieście. Proszę pamiętać, panie redaktorze, o tym, że te straty, które są na tych kierunkach realizowane przez grupę Wagnera, to są straty właśnie firmy, a nie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To są straty, które nie są wliczane tak naprawdę w straty armijne. I firma działa w tym momencie jako podwykonawca pewnych działań taktycznych. Tu mamy właśnie tą innowację w działaniach operacyjnych, że w pewnym wymiarze działań wojennych outsourcingiem jest firma, która wykonuje operacje w zamian za wojnie symetrycznej w zastępstwie wojska danego państwa.
Więc te straty, które są ponoszone, to są straty, które no, to ponosi jakby inna firma. Oczywiście ona czerpie z zasobów danego państwa, ale niekoniecznie. Też przecież są informacje, że w szeregach grupy Wagnera są osoby, które nie pochodzą z Federacji Rosyjskiej i są też z innych krajów, szczególnie jeżeli chodzi o pododdziały tych właśnie weteranów. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę i straty, to trzeba sobie w takim pułku Wagnera, to mniej więcej, grupy Wagnera liczy mniej więcej średnio 2,5 tysiąca żołnierzy, z czego same pododdziały bojowe, te najbardziej zbudowane z tych weteranów, to jest liczebność około 400 do 450 żołnierzy. Natomiast pododdziały szturmowe ulokowane zazwyczaj w 3 lub 4 batalionach, które mają liczebność do 300 osób, to są te właśnie pododdziały zbudowane z tych specjalistów 5 klasy. Oczywiście są jeszcze pododdziały wsparcia, pododdziały zabezpieczenia, są też pododdziały wywiadowcze i specjalne, oczywiście sztab. Natomiast straty, jeżeli chodzi o ten pułk, no to w tych batalionach szturmowych czasami dochodzą do 70%. Natomiast straty w tym pododdziale bojowym złożonych z weteranów to są rzędu 15, maksymalnie 20%. I oczywiście cały czas te straty 15-20% można uzupełnić o tych specjalistów, którzy przeszli ten chrzest bojowy, albo są po prostu dosyłani z centrum grupy Wagnera. I to powoduje, że całe to ugrupowanie jest dosyć wydajną maszynerią do prowadzenia działań bojowych, szczególnie jeżeli prowadzone są działania bojowe w takim terenie jak teren zurbanizowany, miejski, lesisty, gdzie siła takiej elastyczności podchodzenia do walki jest o wiele bardziej wydajna niż pancerz, niż to, co mogą reprezentować sobą wojska zmechanizowane, bo w działaniach miejskich to właśnie tego typu nieszablonowe podejście, gdzie często walcząc jest problem z łącznością, gdzie te wymiary prowadzenia walki są większe niż na zwykłym polu walki na terenie na przykład otwartym, powoduje to, że te jednostki specjalne, które posiada Wagner, są bardziej wydajne na tych kierunkach osiągają takie sukcesy. W takim razie zapytam o ten wymiar współpracy pomiędzy oddziałami grupy Wagnera a rosyjskiej armii regularnej. Czy mamy do czynienia właśnie ze ścisłą współpracą, czy jakąś formą rywalizacji, braku tej współpracy? Jak rosyjskie dowództwo podchodzi do Wagnerowców? Traktuje ich jako mięso armatnie, czy wykorzystuje ich atuty w prowadzonych walkach? Tak jak mówiłem, grupa Wagnera musiała wypełnić pewny deficyt, który armia rosyjska utraciła albo nigdy nie miała. Oczywiście w ten deficyt wszedł jako dobry biznesman Prigorzyn, który miał odpowiednie struktury, żeby to uzupełnić. Widząc to na pewno też i swoją późniejszą jakąś rolę polityczną ze względu na to, że potrafił uratować pewną sytuację na polu walki, posyłając swoich ludzi do tak ciężkich walk. Więc czy jest jakaś rywalizacja? Na pewno, bo trzeba pamiętać, że o tego rekruta i o tych specjalistów też zabiega Armia Federacji Rosyjskiej. Jednym na pewno dowódcom nie podoba się ewentualne odchodzenie swoich specjalistów do grupy Wagnera i tutaj pewnie są jakieś tarcia. Natomiast sytuacja operacyjna i taktyczna, jaka jest na froncie, wymusza współpracę pomiędzy tymi jednostkami po to, żeby osiągnąć jakieś odpowiednie wyniki w walce. Na pewno grupa Wagnera lepiej współpracuje z jednostkami powietrzno-desantowymi, może z tego powodu, że większość dowódców polowych grupy Wagnera wywodzi się z tej formacji.
Natomiast troszeczkę gorzej albo wręcz bardzo słabo jest z jednostkami, jeżeli chodzi o komponent lądowy. Dlatego też w okolicach grupy Wagnera zazwyczaj funkcjonują jednostki powietrzno-desantowe Federacji Rosyjskiej, rzadziej te zmechanizowane. Ale mówię, to są bardzo, mi się wydaje, indywidualne podejście tych dowódców frontowych rosyjskich do tego zagadnienia. Jak pokazuje sposób prowadzenia walki i w jaki sposób jest to wykonywane, no to zakładam, że ta współpraca istnieje i jest ona realizowana na takim poziomie zadowalającym, żeby osiągać sukcesy taktyczne. To już w takim razie na sam koniec, panie pułkowniku, zapytam o przyszłość grupy Wagnera. Jak pan ją widzi? Czy w niedalekiej przyszłości bądź dalszej, biorąc pod uwagę rozwój wypadków w trakcie wojny na Ukrainie, zależnie od rosyjskich sukcesów bądź ich braku, zakłada pan stopniowe osłabianie grupy Wagnera przez resort obrony i ograniczanie tego wsparcia, dostaw amunicji, blokowanie rekrutacji na poszczególnych odcinkach przez grupę Wagnera, czy raczej Wagnerowcy będą rośli w siłę, a tym samym w siłę będzie rósł sam Prigorzyn i to zagrożenie dla rosyjskiego porządku ze strony Prigorzyna może być realne, pana zdaniem? Tutaj widzę takie dwie drogi. Ja osobiście jedną z nich jakby zakładam, że ona jest bardziej prawdopodobna. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia z 2014 roku, gdzie były wykorzystywane też pododdziały, powiedzmy ochotnicze, robione na bazie grup przestępczych albo osób związanych z przestępczością w Donbasie, później po zakończeniu działań tych aktywnych po prostu likwidowano tych przywódców w różny sposób przez rosyjskie służby specjalne, jednocześnie jakby dezaktywując te zgrupowania zbrojne, które były przez nie zakładane i wcielając albo rozpraszając ich członków po strukturach korpusów DNR i LNR. W ten sposób jakby sobie pozwolono na pozbycie się tych elementów. Natomiast tu może być taka sama zastosowana przez włodarzy Kremla sytuacja, że po jakikolwiek jakby ta wojna się nie skończyła, może dojść do pewnych prób właśnie likwidacji grupy Wagnera jako takiej instytucji poprzez właśnie podobny scenariusz. Natomiast ja osobiście uważam, że tutaj grupa Wagnera i cały jej dorobek może być wykorzystany przez Rosję jako powrót właśnie do tego typu jednostek i działania właśnie na terenie, gdzie nie może tego robić, czyli w Afryka, Ameryka, więc sądzę, że to będzie jednak rozkwit takich formacji. Czy to będzie grupa Wagnera, czy to będą jeszcze inne grupy, czy ona zmieni jakby swoją formę. Natomiast wykorzystywanie outsourcingu w działaniach bojowych, czy też w wojnie symetrycznej, a szczególnie asymetrycznej, no widzę szansę dla tych jednostek, szczególnie które będą powstawały na terenie Federacji Rosyjskiej, bo mi się wydaje, że po tej wojnie, no biorąc pod uwagę, jakie problemy armia rosyjska ma, to jeżeli będzie Federacja Rosyjska chciała utrzymać pewien możliwość oddziaływania zbrojnego na różnych teatrach działań, to tylko właśnie poprzez takie firmy zbrojne jak grupa Wagnera. Czyli wraz z tym, jak dla Federacji Rosyjskiej pojawiłaby się jakaś szansa, tym samym będzie rosło zagrożenie dla poszczególnych państw, wobec których Federacja Rosyjska będzie sobie kreowała różnego rodzaju plany, a więc w tym wypadku również wobec Polski. Proszę, panie redaktorze, sobie wyobrazić, że jak można traktować atak jakiejś firmy prywatnej na jakąś instalację, a nawet zajęcie jakiejś wyspy, czy też na Bałtyku nawet wyspy, jeśli to realizuje firma, która nie jest zarejestrowana na przykład w Rosji, a jest zarejestrowana gdzieś w Afryce, no to jest
to jest wypowiedzenie wojny przez Federację Rosyjską, czy to jest prywatna działalność jakiejś firmy. No, mi się wydaje, że tutaj w tych elementach Federacja Rosyjska będzie rozwijać swoje możliwości tego typu oddziaływania na państwa Zachodu, właśnie poprzez takie niejasne działania. Widzę tu jakby renesans tych działań, tych wojny hybrydowej, którą mieliśmy jak pierwsze odsłony w 2014 roku. Jak widzimy, wojna w formie symetrycznej Rosji nie wychodzi, więc jedynym sukcesem, który ona osiągnęła w stosunku do Ukrainy, to był właśnie ten asymetryczny konflikt. Może już nie taki na takich samych zasadach, bo nie ma oczywiście takiej diaspory, ale na przykład przy wykorzystaniu firm o podobnej strukturze, o podobnych możliwościach jak grupa Wagnera, jest moim zdaniem wysoce prawdopodobne. Czyli w jakiejś formie możemy spodziewać się powrotu małych zielonych ludzików w przyszłości? Tak to przewiduję przynajmniej na obecną chwilę. Serdecznie dziękuję Panie Pułkowniku za naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Podpułkownik Rezerwy Maciej Korowaj. Serdecznie jeszcze raz Panie Pułkowniku dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Redaktorze.